Dzień dobry. Jako, że dzisiaj cieplutko, całe 4 stopnie, to pomyślałem, że nie ma co jeździć, bez sensu. Zresztą jak jest odwilż, to nawet do mojego źródełka z gruzem nie dojadę, a gruz kruszony po 3 dychy za tonę nikt mi nie chce załadować, tylko tonę, co też poniekąd rozumiem, bo to nie opłaca się im wcale. Także wziąłem się za kopanie. Nie powiem, żeby ziemia była miękka, ale daję radę. Tutaj jest taki najniższy punkt, więc tutaj skierujemy sobie wodę. Tu już jest wysoko, to nie kopałem do końca, bo ona sobie tutaj i tak znajdzie ten rowek. Powinna przynajmniej. Tutaj pójdzie jutro rura. To będzie jedna z tych nieprzyjemnych sytuacji, kiedy będę musiał użyć poziomnicy, ale na pocieszenie przynajmniej powiem, że będzie to po to, żeby upewnić się, że rura jest krzywo, a nie prosto, żeby woda leciała stąd tam. Oczywiście najniższy punkt był mniej więcej tam, gdzie leżały te wszystkie liście, a ja uwielbiam robić wszystko po 2-3 razy, także przerzuciłem je stąd tam. Nie wiem czemu, ale jakieś takie się zrobiły ciężkie. No i tak, już powoli się robi ciemno. Jeszcze parę taczek sobie zawiozę tam, gdzie ma być w 2035 piwniczka i będę się zawijał. A jutro dalsza część kopania, a niedługo będę musiał wymyślić, jak tutaj zrobić tą krawędź, żeby było tanio, szybko, byle jak, ale żeby jednak ten gruz się utrzymywał. Mój pomysł jest taki i tu jak ktoś się zna, to niech się nie wypowiada, bo ja pokazuję, jak nie robić, nie chcę zrobić dobrze. Od tego są inne kanały i no, tu jest amatorka, przynajmniej zobaczycie, jak nie robić. Czyli tutaj sobie z tego lastryko, czy jak to się nazywa, powydziubywałem pręty zbrojeniowe, może jeszcze trochę ich dokupię, sobie rozciągnę sznura odtąd do tamtąd, powbijam te pręty, wezmę trochę betonu, jakoś tam niedużo, żeby posklejać do kupy te tam kamienie, co mam odłożone, i sobie tak ułożę te kamienie, trochę gruzu, znaczy tak, żeby z wierzchu były kamienie, żeby to w miarę wyglądało, a tu resztę i tak przysypię pioch i żwir, także i mam nadzieję, że no, że to wystarczy, nikt tu raczej nie będzie do samej krawędzi się pchał, tu jest tyle miejsca, że no raczej nikt nie będzie chciał tutaj wjechać celowo w ten rowek, no na co to komu, no. Także tak to wygląda na teraz. No a potem będziemy się przesuwać tutaj. Aha, i jeszcze te uznałem, że te słupy w nagrodę, że nie zgniły, ten i ten, to da mi trochę betonu, bo się jednak kiwają, mimo że bramę robiłem najlżejszą, jaką się tylko da. I da się ją w rękach połamać na drzazgi. No to dźwignia jest na tyle duża, że słupek i tak się wygina przy otwieraniu. No to myślę, że jak tak po 3 worki i trochę gruzu nasypię w każdy, to powinien się przestać bujać. No i to taki mam plan na te najbliższe x dni. Nie będę miał czasu, żeby przyjeżdżać codziennie, ale myślę, że w 2 tygodnie powstanie ta dziura w ziemi, ta ruła i będą te słupki zabetonowane i to tyle, znaczy no, tempo pracy jest zabójcze, tak się to wszystko zmienia, że pewnie nie nadążacie. No i to tyle. Dzień drugi. Dzisiaj głównym zadaniem jest wyjęcie tej kastry z ziemi, zasypanie dziury ziemią z wykopu, kamienie już tam zebrałem. Uznałem, że skoro tam bajorko będzie tam dosłownie, nie wiem, kilka metrów,
od tego tutaj obecnego. To nie ma sensu mnożyć bytów. Niech te zwierzątka, które tutaj mieszkały, czyli łącznie nic, się przeniosą tam. No, coś tu rył, ale to raczej nie ryba ani nic takiego. A tą kastrę sobie zawieziemy do lokacji numer 2, czyli do miejskiego ogródka, i tam sobie zrobimy hodowlę komarów też, bo tak lubimy cierpieć. Tu sobie przygotowałem jakieś wiadra, żeby to trochę tej rzęsy, bakterii, które tu mi w ogóle zaszczepić do tamtego bajora. No, a resztę wody korzystam do rozrabiania betonu. Dobra, biorę się. Po zbadaniu cech organoleptycznych wody i wyłowieniu z niej jakiejś małej ryjóweczki, czy tam czegoś, co myślało, że jednak jest rybą, stwierdzam, że nie wykorzystam jej do produkcji betonu. Ja sobie wodę przywiozę. Zakręciłem w Mauserze zawór, to może przez ten deszcz mi się chociaż też tam jakieś wiaderko nazbiera i coś tam może starczy. Zapaszek jest mocny 2 na 10. Mordę sobie też ochlapałem, ale na szczęście do ryja mi nie wleciało, także nie miałem okazji ocenić smaku. Ale cała reszta jest. Dobra, to sobie tu kopię dalej i będę tą rurę przymierzał. Obłożę trochę kamulcami. A jutro, jak się uda, to zalepię ją. No i tu jeszcze sobie pogłębię. Jeszcze mam chyba z godzinę słońca, to podziałam. Jeżeli chodzi o rurę, to temat na dzisiaj jest zakończony. Zrobiłem jakieś 3-4 cm spadku. Nie wiem, czy to będzie dobrze, czy nie. No ale to nie jest rura do kanalizacji, że nie musimy się martwić o to, że nam gęste nie spłynie. Więc chyba będzie git. Jutro tutaj narzucam jakiś jeszcze kamulców, trochę betonu, żeby to się tu nie wymywało i już, no. A teraz idę sobie pokopać dalej. No i to już będzie koniec na dzisiaj. Także ciąg dalszy jutro. Widać, nie widać. No, już ciemno, całkiem tu. Ja spadam. Tutaj niezbity dowód, że jesteśmy na zadupiu. Trochę ponad metr w ziemię. I to w dosyć wysokim punkcie, i już jest woda. Także jutro ciąg dalszy w kaloszach. Fajnie, fajnie. Muszę odszczekać to, co mówiłem w poprzednim filmie, bo pan, który miał części do żuka, jednak zadzwonił, jednak je miał i jednak je sprzedał. Także leżały u niego ze 20 lat i teraz będą leżeć u mnie ze 20 lat, a potem ja je sprzedam za bezcen. To jest krąg życia. Dzień trzeci. Doklejał kamulcami rurę i może coś pokopię. Dzisiaj jest późno, trzeba było podebrać części najpierw. Mi się trochę zeszło. No tutaj, już tylko w kaloszach będzie zabawa. Teraz tutaj będę kopał tak naokoło, żeby tu było ładne. No, jak to się mówi, takie brzegi niezbyt strome, nie tak jak teraz, żeby sobie połamać się nogę, tylko to będą takie w miarę łagodne, żeby sobie tylko skręcić kostkę. Dobra, biorę się. Tutaj to jeszcze jest tak w miarę. Mniej więcej, z naciskiem na mniej, o taki efekt chodziło. Tu jeszcze tam wysypię trochę żwiru przed i nie będzie za bardzo widać fuszery. Tu jeszcze tam zarośnie. Natura mi pomoże zamaskować brak skilla. A tutaj no, dramat w trzech aktach. Nie wiem, czemu kupiłem tylko jeden worek betonu. Jakimś cudem wymyśliłem sobie, że jeden mi starczy na te dwie strony.
Także tutaj jest to zrobione gdzieś tak powiedzmy do połowy. Tu jeszcze ułożę jedną albo dwie warstwy, dorzucę betonu. Potem tu ułożę w środek tą darń, którą stąd zdjąłem. Tam sobie leży. No i powinno to tam jakoś mniej więcej wyglądać za jakiś czas. Tu poukładam jeszcze kamieni trochę, żeby ta ziemia i w ogóle wszystko nie spływało z wodą. Nie wiem czemu, ale cały czas sobie wkręcam, że tutaj tej wody może być w pewnych sytuacjach, jakichś lewnych deszczy, bardzo dużo. No bo ta droga nawet teraz jest cała mokra, także no, jak ta woda się domyśli, że ma tutaj ujście, to będzie tutaj zapierdzielać. Tutaj teraz sobie odkopałem, tu jeszcze tą darń ściągnę, znaczy przeciąłem ją. Wywiozę jeszcze parę taczek, a resztę będę po prostu zawalał, bo taka głębokość mi starczy, a chcę, żeby tutaj ta żyzna gleba była na wierzchu, nie, no na dnie tego powiedzmy zbiornika wodnego, żeby coś tam w niej rosło, a nie ten pioch. I tutaj chciałbym spróbować je uszczelnić bentonitem. Widziałem, że działa świetnie na YouTubach, tylko nie za bardzo mogę go znaleźć. U nas widziałem, że używa się go jako zanętę do ryb albo płuczkę do wiercenia studni. I nie wiem, czy to jest ten sam bentonit, o którym myślę. Tutaj wam gdzieś o tu wkleję taki, jaki mogę kupić, a tu jak mi się uda znaleźć, to taki, jaki widziałem, że ludzie używają. Czy to jest to samo? Nie wiem. Ale widziałem, że efekty są fajne. Wystarczy to posypać. Można to nawet sypać do wody i to po jakimś czasie fajnie uszczelni dno. I chciałbym, żeby tutaj jakiś tam ten poziom wody kiedyś był zachowany. Nie wiem, zobaczmy z tej strony. Oczywiście dzisiaj znowu przerzucałem liście po raz kolejny. No jakoś tam tą rurę trochę widać. Myślę, że jak się te kamienie tam poukłada w taki powiedzmy, nie wiem, poukłada się je po prostu, nie wiem jak to nazwać, nie nazwę tego wodospadem, bądźmy poważni, to jakoś to tam będzie wyglądać. Jak tu jeszcze dojdą jakieś nasadzenia. Nie wiem co będzie tutaj potem, czy tu będzie jeszcze jedna czy dwie komory kompostownika, to wtedy tutaj może dorobię jakiś mostek, jeżeli, bo to przejście, no powiedzmy, że jest ok, żeby przejechać staczką. No zobaczę w praktyce, taki mostek by był dobry, wykonanie go po majstrowemu. To by było, kurwa, majstersztyk kina. No dobra, kopię dalej i może pokażę wam jeszcze po ciemku efekt końcowy. Już się zastanawiam, czy tego nie pokazać po ciemku, ale jeżeli pokazuję, jak nie robić, to już pokazuję. Tak się nie robi. I nie kupuje się za mało betonu i nie miesza się go w taczce po to, żeby potem była zajęta taczka i ziemię byście musieli odrzucać na trawnik. To nie, nawet kolejność była zła. Jeżeli jak jest źle, to jest dobrze. Tak. Jak widać, nastała już ciemność. Da się tutaj włączyć? Da się. O, ale różnica. No, wyjąłem jeszcze parę taczek, a tu jutro po prostu wskoczę. Jak nie zapomnę kaloszy. Dzisiaj nie zapomniałem, ale nie chcę mi się ich teraz ubierać, żeby wywieźć dwie taczki. I będę wyciągał ten pioch i to mi tam powpada i powinno być git. To widać, jak mi pięknie rękawiczka paruje. No, dzisiaj jak zawsze miałem zrobić dużo więcej, ale jak zadzwonił do mnie ten dziadek, że jednak ma te części naprawdę i chce mi je sprzedać i powiedział cenę, to myślałem, że jak nie pojadę po nie dzisiaj, to nie zasnę w nocy. Także to mi trochę namieszało. No i tyle. No. To jest efekt końcowy na dzisiaj. Latarka już zgasła, bo telefon się rozładowuje. Dziękuję za uwagę i do widzenia. Część druga będzie na weekend lub po weekendzie i możliwe, że będą w niej poczynione
jakieś postępy. To się oczywiście bardzo mocno wymknęło spod kontroli, bo ja tu miałem tylko wykopać małą dziurkę, a jak znalazłem te rury na Oliksie, to już potem poszło z górki. Teraz już oglądam rośliny wodne na Allegro, już czytałem o tym bentonicie, także jak zawsze. A podjazd nieruszony.